W dzisiejszym odcinku zagramy w chowanego, ale będzie szukał nas dron. Ja będę sterował dronem, a Pinki, Farel i JJ-ka będą się chować. Pierwsza lokalizacja, nasz dom, druga, ogromny parking, a trzecia to piękny park. Kto zdobędzie najwięcej punktów, wygrywa kasę, a kto najmniej wykonuje karę, którą wy widzowie wybieracie w komentarzu. Pierwsza runda w ogrodzie w naszym domu, 5 minut na schowanie, zaczynamy. Impreza już trwa, chować się. Dobra. No i teraz co, no weź podnieś tą taczkę. Dawaj. Dawaj pod taczkę. Tylko pod bok ją może jakoś. Jest git. Dobra, najwyżej mnie otrzyma. Ona odwszawianie mnie weźmiecie. Dobra, słuchajcie. To jest moja kaczka. Tam jest żółw. Wchodzę na kaczkę. Krycia mnie przygrywa żółwiem. Chociaż trochę, to chyba nie ma szans. Ciekawe, czy dużo mrówek chodzi nam tutaj. To może po prostu wyjdę stąd. Z drona nie będzie tego widać, nie? Krystian? O nie, tu są pająki, zobaczcie. Chodź tutaj bliżej z tą kaczką. Dobra, ja już leżę. Krystian, ja teraz mam misję przykryć. A, ten żółw jest mokry! Dobra. Na jaki ma być? Trzymaj tego delfina. Będę go trzymała za płetwę. Trzymasz nogami psi patrol? Tak. Dobra, taczka się nie udała. Ja w krzaki nie wejdę, bo ja mam tam pająków mnóstwo, ale już nie wiem. Nie ma się czym przykryć, w ogóle nie naszykowane. Karton wejdę. Zostanę w tym miejscu, gdzie mamy największy syf, dlatego że nie będzie się spodziewał. Ciekaw jestem, gdzie się schowają w naszym ogrodzie. Dron zlokalizuje wszystko, więc myślę, że będzie super. No i co? Ja mam lajtową kryjóweczkę, której mnie znajdzie. Patrzcie na to. I tutaj krzakak. Wow, panie! Co pan tu robi? No i co? I siedzimy, nie? W domku tropikalnym. Możemy już odpalać naszą maszynę pomału. Hormona akcja. Jak on mnie nie znajdzie, to jestem geniuszem. O nie, tu są robaki. O nie, to jest mrówka. Nie wiem, czy to po prostu przez te dziury mnie nie zauważy. Mam nadzieję, że nie. Pomału możemy startować. Nasz dronik jest tutaj po lewej stronie, jak widzicie. Widzicie kamerę przede mną. I pomału szukamy na trybie sport do góry. Oj, leci dron. Leci. Leci. Słyszę drona. Leci, leci, leci. Okej, wznieśliśmy się wysoko nad dom i zobaczmy, czy kogoś na pierwszy rzut oka widać. Jeżeli podoba wam się content i chcecie oglądać dalej, to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonem. To nic nie kosztuje, a mi naprawdę pomaga. Na 10 tysięcy łapek zagramy w chowanego w ogromnym, opuszczonym domu milionera. No na pierwszy rzut oka totalnie nikogo nie widzę. Chociaż zobaczcie, jest taki czarny punkt, do którego muszę się zbliżyć. Obniżam się. Co to jest? To jest taczka w ogóle! To jest taczka! Czy ktoś się schował za taczką, jak myślicie? Czy nie? Raczej tu nikogo nie ma. Więc zobaczmy tu. Tutaj za basenem, czy coś tutaj jest? O nie, on tu chyba leci. Nie, on mnie chyba nie widzi. On chyba lata nad moją głową. Chyba mnie znalazł. Słyszę go cały czas tutaj. Poleciał sobie. Może próbuje znaleźć moją twarz. Nie ma tu nikogo w krzakach, ani z tej strony, ani z żadnej strony basenu. Kurde, myślałem, że tam ktoś się na pewno schowa. Zobaczmy w takim razie z tej strony. Czyli tu gorąco jest nade mną. W ogóle generalnie dzisiaj jest 30 stopni jak coś, nie? O nie, boję się strasznie. Jest nade mną. Nie mów, że będę pierwsza. Nie, tylko nie to. Leć sobie stąd, natychmiast. Okej, w krzakach tutaj nikogo nie widać. Nie jestem pewny, czy czegoś nie przeoczyłem. Chyba mnie nie widzi. Tak, 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 gdzieś nad JJ-ką krąży. Więc ja tam jednak się nie wychylam, bo on mnie zobaczy. Widzę go. Nie wiem, czy go zobaczycie. Jest centralnie nade mną, nie? Leci, 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 leci. O kurczę, ląduje. Czy ktoś się schował gdzieś tutaj w krzaczorach? To jest dobre pytanie. I obniżmy swój lot na tyle, żeby wlecieć tu i zobaczyć. Zobaczcie, tutaj nikogo nie ma. Nie wiem, jak mam zobaczyć, czy ktoś jest pod stołem, bo nie wiem, jaką mam realną teraz odległość od ściany. A to jest problem, jak uderzę, nie? I zobaczmy, czy ktoś jest pod tym stołem. No, nie widzę, nie widzę. Jestem już bardzo nisko. Jestem już bardzo nisko, ale totalnie nikogo nie widzę. Zobaczcie, tak jakbym tam stał. O! Słyszałem kogoś z tamtej strony, ale to dziwne. Ktoś jest tu, na pewno jest ktoś tu. Słyszę kogoś w tych krzakach tutaj. Ale czy ja tego kogoś znajdę? Strasznie ciężko jest tu kogoś znaleźć, dobra. O nie, lata gdzieś tutaj nad głową. O, chyba mamy problem. Jest tutaj, patrzcie. Jest nade mną. O nie, chyba mnie znalazł. W tej kanciapie może ktoś siedzieć. Nie jestem w stanie tam podleźć za lodówką. Czekajcie, zobaczę, czy tutaj z boku nic nie ma, co mi nie przeszkodzi w locie. Nie ma nikogo za lodówką, ani tutaj. Może tutaj w krzakach ktoś siedzi. Kurde, jestem prawie pewny, że słyszałem Klaudię w tych krzakach. Mamy to. Ej, on mnie nie widział? No i teraz nie wiadomo, czy mnie widział, czy mnie nie widział. Na pewno mnie widział, bo był bardzo blisko. No dobra, no to chyba tyle z mojej kryjówki, chyba wychodzę, bo nie ma sensu tutaj siedzieć. Skoro rozbliżył się na tyle, no to myślę, że to jest już koniec mojego chowanka. O, Klaudia, nie widziałem jej totalnie jak coś.
Ona myślała, że ja ją widziałem. Ty, kogoś chyba widzę. Wypieprzaj. On nie może mnie znaleźć. On nie wie, że ja tu jestem, to jest chore. Kogoś widzę GoPro kamerę. Widzę kogoś w basenie. Widzę GoPro, jest Justyna. Jest Justyna. Mam ją. Dobra, zostało mi 2 minuty. Widzę Justynę. No, widzę cię, Justyna. Widzę cię, widzę cię. A gdzie jest Krystian? To nie mam pojęcia, a muszę już lądować. Tam tararam, tam tam. Kto jest zwycięzcą? Kto jest zwycięzcą? Ha, ha! On wylądował na granie zatrzymane. 2 osoby znalezione, mimo że znalazłem jedną. Druga runda naszego chowanego odbędzie się na ogromnym parkingu galerii, tylko że z utrudnieniem. Naszymi utrudnieniami będą okulary do spawania, pijane gogle oraz okulary do nurkowania. Kamień, nożyce, papier. Kto przegrywa, wygrywa pijane gogle, czyli najgorsze. Najtrudniejsze. Tak jest. 3 po 3. 3 po 3. Kto wygra, ten dostaje do pływania. 3 po 3. 3 po 3. To jest śmieszne! 5 minut na schowanie, 3, 2, 1, lecicie! O nie! Nie wywróciła. Chodź, nie bój się! Krystian, bo ja się czuję, jakbym miała spaść gdzieś. Chodź. Czuję się, jakby mi wystawała nogę od kamery. Dobra, ogólnie to ja nie mogę oddychać w tym, ale biegnę, bo ja widziałam tam z przodu plac zabaw. Mam zamiar tam się schować. Nie mogę w tym oddychać, bo to mam zamknięty nos. Ciekaw jestem, gdzie schowają się na tym parkingu, bo tutaj mogą być mocne kryjówki. Można się schować pomiędzy ludzi. Wszędzie tak naprawdę, pod samochody. Ciężko będzie mi ich znaleźć, będę miał na to tylko 10 minut. Nie zatrzymuj się, jesteśmy na parkingu. Dobrze idę? Tak. Jezu, połamie nogi, przysięgam. Cały czas prosto. Pożygam się jeszcze prosto. Na dodatek. Oprzyj to jakoś. Jest oparte, trzymam ręką. Proszę, nie mogę, nie wiem jak nie. Wysoka noga. Dobra, do przodu. Trzymaj się wózka. Jeszcze, okej, okay. Dobra. Okej. No i siadaj. Jakby ktoś cię pytał, co robisz, to mów, że nie wiesz. Samochód prawie mnie potrącił, bo nic w tym nie widać. No proszę bardzo, furteczka. Dobra, na razie póki nie widzę drona, to obujam się na huśtawce. Dobra, ja teraz zamykam okulary i mam pewną fajną kryjówkę. Mamy tu takie auto. Psa! Psa! I o psa! Mam nadzieję, że nikogo nie ma. O panie, tutaj drążki do wymiany. Tu wszystko w ogóle widzę podwójnie. Jest gorąco, duszno, chce mi się żygać. O Boże, widzę podwójnie jeżdżące samochody. W ogóle patrzcie, jak śmiesznie wyglądam. 5 minut minęło, więc zaczynamy szukanie. Podnosimy drona, tak jak w poprzedniej rundzie. I zobaczmy od razu, czy kogoś nie widzimy, co nie? Ja na początku chciałem zlokalizować ciężarówki blisko mnie, z racji tego, że Krystian może się gdzieś tu pod tymi autami schować. Mi się wydaje, że ktoś może siedzieć w wózkowniach. Nie wiem tak naprawdę, gdzie mam szukać, come on! Patryk już zaczął, a ja stwierdziłam, że po prostu będę udawała, że jestem dzieciątkiem i się huśtam na huśtawce. Mam nadzieję, że właściciel zaraz nie przyjdzie i mam nadzieję, że Rogel też mnie nie zobaczy. Ja w ogóle słyszę, jak Rogel gada, bo on gada bardzo głośno, ale jest bardzo daleko. Tam jest plac zabaw. Czy tam kogoś mamy? Zróbmy zooma. Tam ktoś idzie, ktoś. Idą 2 osoby, ale to chyba żadne z naszych. Sprawdźmy pierw ciężarówki. Tu widziałem, że jest najbliżej nas jedna, więc tu podlecimy zobaczyć. Myślę, że Krystian mógłby tam wejść i się schować, nie? Okej, okay. Czy ja coś widzę? Nie widzę z tej strony. Nie gadaj, że mnie znajdzie pierwszego, przecież to jest najlepsza kryjówka, nie ma opcji. Nie. Dobra, chowam się bardziej. Słyszę go. Jak on mnie mógł namierzyć? Z tej strony chyba leci. Nie! Jak on mnie znalazł? Jakim cudem? Ja pierdzielę! Jest ręka, widzę go! Jest Krystian w goglach, jest tutaj! Widzę go! Mówiłem, że on był w stanie wleźć pod samochód i tylko on... Nie, Krystiana znalej! Krystiana, bo nie wiem, gdzieś siedzi, słyszę go! I lecimy szukać dalej. Okej, okay, leci. Muszę schować kamerę. Dobra, ja osobiście uważam, że ktoś musiał się schować tutaj na tym placu zabaw. Wolnijmy troszeczkę bieg i zobaczmy, czy kogoś tutaj nie ma. Zróbmy zoomika. Ciężko będzie ta... Ej! Niemożliwe! Na zoomie to zobaczyłem! Mega śmieszna kryjówka, propsiki dla Klaudii tutaj. Dobra, chyba mnie masz, co? No nie udało mi się zamienić w małą dziewczynkę. Prawie się udało. Jezu, ale dobrze. Klaudii znalazł. Klaudia się huśta na huśtawce. Wiecie, co jest najgorsze? Że chodzą ludzie, nie? A ja gadam do tej kamery, pierdoły, a oni chodzą, a ja nawet nie widzę ich reakcji i nie widzę ich twarzy, bo wszystko jest rozmazane totalnie. Dobra, została JJ-ka w pijanych goglach. Czy JJ-ka w pijanych goglach wygra tą konkurencję? Tutaj chodzą ludzie, więc ciężko im będzie JJ-kę zlokalizować. Zobaczmy, w wózkowni. Czy w wózkowni coś się dzieje? Nie, tak blisko to nie. Jesteśmy na Zoomie, tu wychodzą ludzie. Obniżmy się trochę, żeby zobaczyć więcej tej wózkowni. Okej, tu nikogo nie ma. Ej!
Czy ja jej nie widzę? Czy ja jej nie widzę czasami? Patrzcie, na Zoomie ją widzę, jestem bardzo daleko, ale widzę ją na Zoomie. Siedzi w wózku. Niemożliwa sytuacja, lecimy do niej. Jest tutaj, w pijanych goglach w wózku siedzi. Mega śmieszna kryjówka. Mega fajnie, ale wszyscy znalezieni w niecałe 6 minut. W ostatniej turze naszego chowanego znajdujemy się w parku. Mają oczywiście 5 minut na schowanie się i ja będę miał 10 minut na szukanie moim dronem. I 3, 2, 1, chowają się. Ej, nie biegnij tam, gdzie ja! Nie, to ty biegniesz tam, gdzie ja! Nie, bo ja mówię, to są krzaki, tędy się nie da przejść! Ej, tu się nie da przejść? Serio? Znajdę najlepszą kryjówkę! I ja zawsze w chowanego, jak gram, chowam się na drzewie, więc weźmy jakieś fajne drzewo. Przepraszam, przepraszam, Trawko, przepraszam. No Justyna! Ja tam idę! Tu depnę na drabinkę i jest szansa, żeby mi tu wskoczył. Lecimy! Ale nie ma szach! No nie ma szachu, Justyna! Szachmat, chciałam powiedzieć. Myśmy sobie tutaj usiadły i udawały. Dobra. Coś mi się wydaje, że zwycięstwo mam w garści. A ja bym usiadła po prostu tutaj na tych kamykach. To nade mną są drzewa, wszędzie. Więc mam nadzieję, że nie będę się rzucała w oczy na tyle, żeby znalazł mnie jako pierwszą. Dobra, idę się schować z jakiegoś baby domku. Patrzcie na to. Patrzcie jak kacilera. Ja sobie siadam normalnie w domku. Dobra, myślę, że mogę zacząć szukać. Wzbijamy drona. Startujemy delikatnie. Nie wiem, czy tutaj w ogóle warto się wzbijać wysoko. Warto się na pewno rozejrzeć dookoła. Czy jest tu jakieś widoczne miejsce? Trzeba tu latać bardzo ostrożnie. W ogóle pięknie wygląda to miejsce. Okej, tu ktoś jedzie na rowera. Czy to nie ktoś z naszych tam na tym? Wcale bym się nie zdziwił w ogóle. To chyba jednak nie to. Dobra, i próbuję polecieć tam. Tam jest jakiś plac zabaw. Zróbmy zbliżenie, czy nikt z naszych tam nie siedzi. To nie JJ-ka tam buja na huśtawce? Nie. Tam nad jeziorkiem nikogo nie ma? Chyba nad jeziorkiem tam nikogo nie ma. Mam najlepszą kryjówkę. Krystian siedzi na drzewie, w sumie też git. Klaudy dzisiaj jest takim incognito, wtapia się w tłum. Na razie nie widzę żadnego drona, więc nie widzę, żeby już szukał. O dobra, widzę go, leci. Muszę chować kamerę tak jak ostatnio. Wiecie co, on nawet nie jest blisko, bo nawet nie słyszę dźwięku drona. Z tego co mi się wydaje, JJ-ka chyba się schowała tam w domku. Ciężko jest kogoś zlokalizować, nie wiem nawet dokładnie gdzie jestem. Nie mam kurde pojęcia gdzie jestem, muszę wrócić do siebie pomału. Czy ta strzałka ma mi pomagać? Czy farel mi pomaga? Patrzcie, widzę go! Nie no, znalazł mnie, wiedziałem, że mi kurde widzowie zdradzą. No dobra, patrzcie, tam jest dronek naprzeciwko. Jednak kryjówka na drzewie nie oddała. A tak było blisko. Miałem być zwycięzcą, a jestem niestety przegranym. Ej, to jest na serio stresujące. Wiecie co, nie wiem czy nie zmienić kryjówki. Pójdę sobie teraz dołem. Patrzcie. Idę tam. To jest lepiej, bo jestem niżej, jeszcze niżej. I nawet jak rower podleci dronem, on tak nisko nie zejdzie, więc nie ma szans. Dobra, sprawdźmy jeszcze te domki tutaj. Czy ktoś tutaj siedzi? Kurde, nie mogę się za nisko też obniżać. Ej, kogoś tam chyba widzę, Zoomik? Tak, są tam za kratkami! Nie wiem, która, nie mam pojęcia. Myślę, że one tam obie siedzą, nie? Bo przed chwilą tu pomiędzy kratkami ich widziałem. Tak, widzę, że... JJ, mamy cię! Macie mnie? Ale jak to? Przecież ja was nie widzę! Mają mnie! Nie wiem, czy ja jestem w stanie gdzieś tu Klaudię zlokalizować? To jest niesamowite, jeżeli on znalazł Justynę, to znaczy, że ja jestem wygrana już. Ej, nie znaleźli mnie! Czyli jednak dobrze, że się schowałam wśród ludzi i tak nie spodziewał się, że będę bez kryjówki. O, patrz, widzę ją chyba! Stoi tam, widzisz? Tak, daleko tam stoi! Tak! Także mamy wszystkich i widzimy się na podsumowaniu punktów, bo muszę wylądać dronem, bo zaraz padnie. No i mamy wyniki finałowej rywalizacji. Farel punktów 5, Pinki na koniec punktów 6, drugie miejsce i JJ-ka, pierwsze miejsce punktów 7. JJ-ka wygrywa kasę, a dla Farela musicie wymyśleć karę, którą piszecie w komentarzu.